Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na pierwszą wycieczkę. Znaczy nie pierwszą wycieczkę moją ogólnie, ale pierwszą rejestrowaną wycieczkę w okolicach Łodzi. Dzisiaj zielony szlak, szlak po wzniesieniach łódzkich. Oczywiście całego szlaku nie mam zamiaru przejść, bo mam prawie 80 km i nie za bardzo mi się chce tyle przechodzić. Zresztą nigdy tyle w życiu nie przeszedłem, więc nie będę się forsował. Natomiast mam zamiar przejść 35, max 40. Startuję na początku szlaku, to znaczy na ulicy Okulnej. Na razie jestem jeszcze na Olechowie, zaraz tramwaj 9, później 61. A dalsza relacja już na początku szlaku. Cóż mogę powiedzieć? No cóż, jest godzina 11:10. No i zaczynamy naszą dzisiejszą wędrówkę zielonym szlakiem po wzniesieniach łódzkich. Okej, okay. Doszliśmy 3 kilometry niebieskim szlakiem. Tutaj był ten parking na Okulnej, tutaj zaczyna się początek szlaku zielonego i ruszamy w dalszą część wędrówki. I uwaga, 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 mamy pierwszy szczyt. Około 220 metrów. Może to nie Alpy, ale zawsze cieszy. Ok, witamy znowu na szlaku w amazońskiej dżungli. Udało się przeprawić przez Moszczynę, aczkolwiek nie było to łatwe. Buty już zdążyły przemięknąć. No i tu troszkę trzeba chwilkę tak na oślep iść, zanim się trafi na szlak. Ale no raptem jakieś 500-600 metrów i zaraz powinna być znowu jakaś cywilizacja. Chyba jedyny taki dopiero pierwszy odcinek, bardziej lekko dziki. Jest trudno mówić o dzikości, bo to jest siatka po lewej stronie. Rozwidlenie i ja skręcam w prawo. Tu kościół w Starych Skoszewach. Warto mu poświęcić kilka chwil, co też mam zamiar zrobić. I dalej poszukać czarnego łącznikowego szlaku do Moskwy. To znowu ja, nieszczęśliwie, żegnamy czarny szlak, a z powrotem witamy zielony szlak. Nie poszedłem do końca czarnym szlakiem, tak jak tam trzeba było iść odbić na Moskwę, tylko tak jak prowadziła trasa prosto, żeby jak najszybciej dojść z powrotem do zielonego szlaku. Sorry. I cóż, no kawałek bardzo nudny, 3 kilometry
chodnikiem przy trasie. No ale od czego są słuchawki i muzyczka. Jakoś sobie zagłuszyłem ten szum samochodów. Na szczęście teraz już żegnaj trasę. Jedyna fajna rzecz. Aha, w ogóle wejście na szlak miejscowości Byszewy z powrotem zielony. A co fajnego, jeszcze taki pałacyk, zdaje się, z XIX wieku, który był pokazany na zdjęciu. I gdzie teraz? No teraz będziemy się wspinać. Idziemy na najwyższy punkt, na najwyższą górkę w Łodzi. Radar 284. No witam, witam, proszę Państwa, dotarliśmy. Łódzkie Rysy, radar 284 metry, z wielkim trudem się wspiąłem, skalista droga. Orla Perć się przy tym normalnie kłania, ale jakoś się udało. To jest taka boczna traska, bo tam zielony szlak idzie prosto, a tu trzeba z jakieś 300 metrów odejść, żeby się wspiąć na ten nasz wierzchołek, najwyższy łódzki. Natomiast jest godzina 18. Na liczniku 31 km. Słoneczko zachodzi, więc zabrakło 1,5–2 godzin, żeby dojść do końca. Teraz tam półtorej to nie, raptem godzina zabrakła. Nowy czy stary Imielnik przy Strykowskiej się kończy ten szlak 7 km. A szkoda, bo bardzo malowniczo on prowadzi przez Kalonkę. Bardzo ładne widoczki tam są. Może następnym razem się uda. Trochę za późno wyszedłem, bo wyszedłem o 9:30. Miałem wyjść o 7, ale... No. Ciemno się już trochę zrobiło. Raczej nie ciemno, ale w lasku to na pewno ciemno. Natrafiłem tu na czerwony szlak, którym dojdę sobie do rynku w Nowosolnej, ale jeszcze trzeba tutaj kawałek przez lasek przejść. Czerwony szlak to zupełnie inna historia. 180 km dookoła Łodzi. Rowerem go częściej pokonuję. Piechotą nigdy. No teraz co mogę powiedzieć? Zielony szlak, tak jak pamiętam, bardziej dla rowerzystów niż dla pieszych, bo jak tak pieszo iść, to trochę monotonnie. Wszędzie drogi przejezdne, w większości asfaltowe albo utwardzone, więc polecam, tak jak tutaj na licznik spojrzałem, 32 km, a jakby jeszcze pociągnąć, no to by prawie 40 wyszło, to polecam zrobić rowerową przejażdżkę. No i cóż, do zobaczenia, do następnej wycieczki. Strzałka.